Szanowni Państwo, dzisiaj bardzo aktywny poniedziałek w Woskowicach, w Ośrodku Leczenia Odwykowego. Pan dyrektor Orpel nas tutaj dzisiaj gości, bo dzień wyjątkowy, chyba rewolucyjny w kontekście funkcjonowania administracyjnego tego ośrodka, panie dyrektorze, bo podpisujemy dzisiaj umowę z wykonawcą na rewolucyjną wymianę źródła ciepła na kwotę 6 700 000 zł. I proszę opowiedzieć, co się wydarzy za te pieniądze, bo naprawdę, tak jak słucham, to coś imponującego. Myślę, że słowo rewolucyjne to naprawdę bardzo trafne określenie. Odchodzimy od starej, bardzo szkodliwej dla środowiska technologii. Wymieniamy piec na miał węglowy, na ekologiczne i zeroemisyjne pompy ciepła. Będą to dwie kaskady, które łącznie będą liczyć 7 pomp o mocy 84 kW każda. Pompy te będą zasilać zarówno budynek pałacu, przed którym się znajdujemy, jak i całą pozostałą infrastrukturę na terenie ośrodka. Ponadto inwestujemy również w farmę fotowoltaiczną, wymieniamy całą instalację elektryczną w budynku pałacu, całe oświetlenie będzie w pełni energooszczędne. Także, tak jak Pan powiedział, jest to rewolucja, ale to jest bardzo odważna i myślę mądra decyzja o tym, by tą inwestycję przeprowadzić. Co bardzo istotne, to wszystko dzięki środkom unijnym. Dofinansowanie na poziomie przeszło 3 milionów złotych pozwala nam udźwignąć finansowo tą inwestycję. Ponadto duża dotacja ze strony Samorządu Województwa Opolskiego, za którą również serdecznie dziękujemy i myślę, że jest to bardzo, bardzo ważny moment w historii naszego ośrodka. A za nami, Szanowni Państwo, no też i trzeba powiedzieć, że duży projekt bioróżnorodności w parku, przepięknym parku o wartości ponad 1 200 000 zł, więc już te pierwsze pąki się pojawiają, dlatego że ten park został zakończony w październiku ubiegłego roku, więc jest to pierwsza wiosna w tym parku. Wszystkich zapraszamy bardzo, bardzo chętnie. Park jest ogólnodostępny, jest bardzo dużo ciekawych okazów i możecie Państwo odwiedzić tutaj to miejsce i pospacerować i doświadczyć tego pięknego projektu. No, trzeba jeszcze nadmienić, że w ciągu najbliższych tygodni będzie też i cały obiekt przyłączony do sieci kanalizacyjnej, więc też zniknie nam szambo. Czyli dopełnienie tej rewolucji energetycznej, środowiskowej jest bardzo duże tutaj. No i co ważne, przed nami projekt modernizacji zarówno wieży, budowy windy dla osób z niepełnosprawnościami, tak żeby wszystkie osoby mogły tutaj skorzystać z tej terapii. Więc szykuje się naprawdę kolejne kilka lat, dobrych lat inwestycyjnych tutaj w Ośrodku Leczenia w Woskowicach. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi, bo naprawdę zaangażowany, z wielką pasją podchodzi do tych wszystkich tematów, ale trzeba po prostu korzystać z szansy. Kiedy są pieniądze i są możliwości, to trzeba po prostu to realizować. Powodzenia. Jestem. I też również chciałbym przekazać serdeczne podziękowania ludziom tutaj pracującym, którzy zajmują się osobami chorymi. No to przede wszystkim wasza praca, wasze przygotowanie merytoryczne pozwala nam na to, że jest to dobry ośrodek z dobrymi referencjami i ceniony po prostu w środowisku. Także bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za te dobre słowa. Jesteśmy odważni przy podejmowaniu tych decyzji inwestycyjnych. Przed nami okres bardzo wytężonej pracy, to trzeba podkreślić i tylko dzięki zaangażowaniu pracowników ośrodka jesteśmy w stanie te wszystkie tematy inwestycyjne udźwignąć i mam nadzieję, że przeprowadzić z sukcesem i jeszcze w tym roku spotkamy się po to, by uroczyście uruchomić te pompy ciepła, bo już z końcem listopada powinniśmy tą inwestycję mieć zakończoną. Bardzo duża inwestycja, więc liczymy na rzetelnego wykonawcę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.